Marcin Perfuński ze mną po raz kolejny. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Mieliśmy już kilka miesięcy temu okazję rozmawiać. Drodzy Państwo, to jest coś niesamowitego. Tu rozmawialiśmy o in vitro, a teraz porozmawiamy o dzieciakach, które są już w szkole podstawowej, a wy jako twórcy, edukatorzy, dziennikarze tworzycie platformę, żeby te dzieciaki mogły zaistnieć, opowiedzieć o sobie, albo sugerujecie im jedną rzecz. Nałóżcie okulary i zmieńcie delikatnie perspektywę. Zobacz, nawet sobie wydrukowałem takie okulary. Co prawda one są na mniejszy format, więc na głowę nie wchodzą i będą spadać, ale chodzi o to, żeby coś takiego zrobić. No genio! Zobacz, uśmiechnąłeś się. No to no naturalne. To o to chodzi, tak? Zobacz. Dobrze, razem z Nową Erą wpadliście na genialny pomysł. To jest kolejna edycja. Siódma? Mam tu na myśli konkurs literacki. Tak, Podpisz się talentem już jest po raz siódmy. Rzeczywiście co roku jest inna tematyka tego konkursu. On polega na tym, że dzieci dostają zadanie. Mianowicie jest jakiś temat typu właśnie załóż okulary czasu, wyobraź sobie, że jesteś dorosłym i co widzisz. I teraz masz trzy kropeczki i dzieci tworzą opowiadania, wiesz, z żadnych konkretnych większych sugestii. Czyli mają dowolność tworzenia historii. I co historia, to co innego, wiesz, co innego przekazują. Inne treści, inne wartości, inne potrzeby, inne pragnienia. Wskazują inne deficyty dorosłym i to jest niestety, znaczy niestety i istety. O deficytach bolesne. Dzisiaj na pewno będzie, bo porozmawiamy odnośnie tego badania. Bo to jest bardzo ważna rzecz, moim zdaniem. Jest to ważne, że wskazują deficyty, co może być bolesne, o to mi chodzi, natomiast to może być cenne, dlatego że wiemy nad czym pracować. Nie? I to jest feedback, którego często dzieci nie słyszymy. A dzięki temu, że to jest w formie opowiadania, które jest takie, wiesz, formą łagodną, to nie jest wskazywanie, tato, nie dajesz rady, tylko tato, zobacz, jakbym chciał widzieć świat. Myślę, że to jest fajna informacja, bo ona nie jest zarzutem, tylko jest informacją wskazującą na pewien brak. Czyli nakładając okulary, sugerujecie spójrz na świat oczami brata, siostry, mamy, tata, dziadka, babci. Bardziej osoby dorosłej na przykład, że dzieci zakładają okulary, są dorosłymi, ale też są opowiadania, które są dla mnie na przykład bardzo wzruszające i takie chwytające za serce, kiedy dorośli zakładają okulary czasu i stają się dziećmi. To jest... Słuchaj, jest jedno opowiadanie, ono jest ostatnie, no, nie układają się w historii, więc nie spoileruję niczego i nie zdradzam, kto zabił, tak jak w kryminałach, tylko na końcu jest historia babci, która jest na łożu śmierci. Jest napisane wprost, tak, że to jest ostatnie jej chwile, dostaje okulary czasu, staje się znowu małą dziewczynką i po 5 minutach powinno się zdjąć te okulary czasu, taka jest zasada, bo wtedy zachodzi jakaś koniunkcja czasoprzestrzenna, coś się może wydarzyć, ale babcia mówi nie, zostaw. Że ona chce w tym świecie dzieciństwa zostać, bo to był najlepszy czas dla niej. I to jest moment, w którym się zastanawiam, co się porobiło, że ta dorosłość nam nie wyszła. Że my chcemy cały czas wracać do tego świata dzieciństwa, który był taki, wiesz... Może to był ten czas idealny, nie? Może to tak powinno wszystko wyglądać. To jest piękne, bo często rozmawiając z ludźmi, którzy zajmują się psychologią, wykładają na uniwersytetach, pomagają ludzi w dobie dużego kryzysu psychicznego i emocjonalnego, za każdym razem słyszę dwie rzeczy. Uwierz w to, że niemożliwe nie istnieje i pielęgnuj w sobie dziecko. Bo dziecko się nie boi, bo dziecko naturalnie podejmuje ryzyko, bo dziecko chce poznawać, dziecko chce przeżywać. A tych dzieci, które chciało przeżywać, było ponad 2000, a jury wybrało 30 prac. Było prawie 2000. Prawie rzeczywiście, 2000. Tak, ale tak, to było, to jest ogrom wyboru i wiesz, odsiej od tego 30 tytułów. 30 historii, 30 dzieci. To może zacznę od tyłu. Kto był w jury? Wiesz, to ja akurat nie byłem, ja jestem tylko ambasadorem, który o tym opowiada. Ale tam byli rzeczywiście autorzy książek dla dzieci, więc osoby, które rzeczywiście potrafią językiem dotrzeć do dzieci. Były też osoby, które się po prostu zajmują literaturą, językiem polskim między innymi, więc to były osoby, które na styku dziecko-dorosły są cały czas. Więc one też oceniały te historie pod kątem językowym. I to jest fajne, dlatego że mimo tego, że no, ważne jest to, jak to jest napisane, to te opowiadania nie są w jednym sznycie, jeżeli chodzi o formę. Tak? Tam widać, że na przykład pisze to dziecko, które jest w klasie, nie wiem, drugiej czy trzeciej i to się różni od opowiadania, które jest napisane przez dziecko z 7 czy 8 klasy, które jest opowiadaniem już dojrzałym, gdzie tam jest wątków więcej i jest dużo didaskalii. Natomiast te opowiadania dzieci młodszych są prostsze, co nie znaczy, że, nie wiem, słabsze pod kątem takiego
walnięcia, tak? Gdzie dostajesz treścią prosto w twarz czasami. Oczywiście, uwielbiam być na strychu, tak jak jest początek, od tego się zaczyna jedno chyba z pierwszych 30 opowiadam. Lubię tam być, bo poznajduję tam zawsze coś ciekawego i czytam, że autorem jest dziecko w klasie powiedzmy 1, 2, 3 albo 4. To jest piękna historia, ale naprawdę z 2000 wybrać 30 prac to jest bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo dużo. To jest co roku niestety, to jest ten dylemat ogromny. I to jest tak, że wiesz, za każdym razem masz też inny temat. To też jest ważne, że przez te 7 lat udało się uzbierać od dzieci takie głosy w różnych kontekstach, nie? To były też wizje przyszłości na przykład, nie? Albo niektóre sięgały do przeszłości. Natomiast tutaj mamy taki fajny moment styku przeszłości z teraźniejszością, czyli właśnie spotkania pokoleń. I myślę, że to jest najważniejsze w tegorocznej edycji, nie? Że tu się spotykają pokolenia, wiesz, rodziców, dzieci, ale też dziadków, nie? W tych historiach jest bardzo dużo w ogóle dziadków i babci. I to jest bardzo wzruszające. Jest dzieciaki przeskoczyły jedno pokolenie, nas, rodziców. Ale wiesz co? Wiesz co, to jest fajne, że te osoby właśnie dziadka i babci są często przedstawiane jako taki zwornik rodziny. Gdzie mama, tata są w swoich sprawach bardzo ważnych na tu i teraz, dzieci tak samo, a babcia i dziadek mają ten dystans, który pokazuje, słuchajcie, wszystko fajnie, ale nie to jest najważniejsze, nie? Nie jest najważniejsza ta działalność, nie wiem, akcyjność na załatwienie spraw, nie? To są sprawy, które się dzieją, kończą, ale rzeczy ważne to jest coś innego, to jest poza czasem jakby troszeczkę, nie? I oni wprowadzają ten taki, no nie wiem, osadzenie w takich fundamentach. To jest chyba najfajniejsze w byciu dziadkiem i babcią. Nie musisz już wychowywać, ty możesz tylko nagradzać, cieszyć się, dzielić się doświadczeniem. I nie to musisz jest... się spieszyć tak, też, tak, nie? To jest spokój. Ale mówimy tutaj o opowiadaniach, o tym, że dzieci wchodzą, powiedzmy, w świat literatury, bardzo często debiutując. Ale są badania, takie konkretne badania. My na ten temat już rozmawialiśmy i warto o tym rozmawiać, czego dzieciaki od nas oczekują, jak one by chciały, żeby nasze relacje wyglądały. Powinniśmy poświęcić więcej uwagi, więcej czasu, postawić na jakość, a nie ilość czasu spędzonego razem? Z tą jakość? Znaczy, powiedziałeś o dwóch ważnych rzeczach, które wynikają z badań, czyli uważność i czas. Rzeczywiście to są wskazania najczęściej podawane przez dzieci, że tego najbardziej im brakuje. Z tą jakością jest tak, że my sobie troszeczkę inaczej interpretujemy to słowo, dlatego że dla nas jakość, dla nas rodziców, dorosłych, to jakość to jest na zasadzie mamy dzień, który musimy napchać ważnymi rzeczami. Wiesz, kino, łyżwy, sport. Zajęcia dodatkowe, języki, nie? Nie wiem, pianino. To wszystko jest ważne, bo to jest rozwojowe. Tak, mamy na to potwierdzone badania. Owszem, ale dla dziecka na przykład jakością jest to, że tata ze mną usiadł i nie miał pośpiechu, bo nie miał następnego punktu programu, nie? Miał ten czas dla mnie, kiedy ja chciałem na przykład opowiedzieć o sytuacji w szkole, która jest skomplikowana i zajmie mi to opowiadanie 2 godziny. A ty mówisz, słuchaj, mam 15 minut, mów, nie? Tak, albo telefon, mail, pibi, powiadomienia tak. Za... Czekam na ważny telefon od szefa, nie? A to jest ten moment, kiedy ten telefon niech będzie gdzieś z boku. Mówię o telefonie rodzica oczywiście. I miej czas dla dziecka. Ja mam doświadczenie z tego tygodnia, kiedy jedna z córek o 22:30 zaczęła opowiadać bardzo ważną historię. I to się skończyło po północy. Ale gdybym mnie wysłuchał, to być może by nie wróciła już do mnie następnego dnia z tą historią w ciągu dnia, tak? Bo to był ten moment, kiedy się uruchomiła. Więc myślę, że jeżeli chodzi o ten czas i jakość, to jakością jest czasem nie napychanie harmonogramu dnia punktami, które są takie, wiesz, popędzające nas. Ale pięknie to powiedziałeś. Wykorzystywać momenty, kiedy dzieci zapraszają nas do tego świata i być tego świadomym. To jest mocne. Bo to nie jest tak, że wiesz, my powiemy, dobra, mam czas, mów. Dawaj teraz, odpalaj się, on off. Nie, to nie tak. Wiesz, nam jest łatwiej z naszymi, nie wiem, kompetencjami już osób dorosłych powiedzieć sobie, dobra, wyłączam się z pracy, słucham ciebie, ale dziecko, żeby to zrobiło, to wiesz, to ono jeszcze musi, nie wiem, zgasić swoje emocje, może ma teraz myśli w innych sprawach, nie wiem, rówieśniczych, a to ono stwarza moment, czy jakby wskazuje moment spotkania z nim i myślę, że warto te momenty łapać. Im później, tym trudniej, nie? Zresztą masz córkę, więc wiesz doskonale, że bywa tak, że po prostu kiedyś ta siła ciężkości jakby przenosi się na relacje rówieśnicze, już wtedy relacji z rodzicem. Ja jestem na etapie, że świętuję, jak odbierze telefon. No. I to jest normalne. No tak, no.
A jak przyjedzie odwiedzić ojca, to jest naprawdę czerwona kartka w kalendarzu. No i wtedy się, wiesz, rzucasz wszystko, tak? Bo to jest święto. Fajnie to powiedziałeś, święto. To się celebruje wtedy, to spotkanie. Myślę, że to jest właśnie fajne słowo, celebracja, nie? Co jeszcze znajduje się na liście tych 10, powiedzmy, pozycji? Ja nawet nie chcę mówić numer 1, numer 2, chociaż tak, jest to poparte wartościami, bo mówimy o badaniu. Ale uwaga, atencja, wyrozumiałość? Też oczywiście się pojawia. Ono akurat wyrozumiałość chyba jest tam gdzieś troszkę niżej. Wyżej znacznie, i myślę, że warto o tym powiedzieć, jest potrzeba sprawczości. Ja bym powiedział, że dzieci wskazują bardzo często na taką potrzebę samostanowienia, samodzielności, wiesz, posiadania jakichś takich umiejętności, że zarządzania sobą. Pozwól mi się pomylić, albo pozwól zdecydować, co zrobimy? Pozwól mi na błąd i nie rozliczaj mnie z tego błędu na zasadzie, wiesz, nie udało ci się, nie? Tylko okej, próbujmy jeszcze raz. Ale ta sprawczość, w ogóle to słowo sprawczość, ja jej bardzo lubię w kontekście rozwojowym dziecka, nie? Patrzę na przykład, nie wiem, na swoją 6-letnią córkę i myślę sobie, co ona może robić sama bez konsultacji ze mną, nie? I to by było fajne, gdyby po prostu potrafiła, nie wiem, się ubrać, nie? Bez pytania, co ma założyć dzisiaj. Oczywiście, że już się ubiera, tylko tak... Chodzi o to, że niezależnie od wieku są takie obszary, w których dziecko może się zająć samo, sobą. I to jest ważne, żeby im to oddać. Problemem często jest rodzic, który chciałby być jak dłużej tym zarządzającym dzieckiem, nie? Że ja będę mówić, co powinnaś teraz... Sugerujesz, że lepiej dobierasz kolory t-shirtu, sukieneczki niż twoja 6-letnia córka? Nie, to na pewno nie. Ciężko trafić ona z wyczuciem smaku i gustu. Raczej jest tak, że trafisz źle, prawda? Ale warto to, wiesz, ty patrzysz na dziecko, myślisz, nie, no to do siebie nie pasuje, tak? Ale dla niej to pasuje, nie? Dla niego to pasuje. To chyba eklektyką się nazywa, że to tak, to prawda. Dobrze, a jeżeli byśmy to odwrócili, nie wiem, czy dobrze sformułuję pytanie, a czy my możemy mieć oczekiwania względem dzieci? O, fajne pytanie. Bo tak słuchamy o tym, jak dzieci widzą nas dorosłych, jakich chcieliby mieć rodziców, w jakim środowisku chciałyby dojrzewać nasze dzieci, ale właśnie czy to działa też w drugą stronę? Bo zależy, jak to sformułujesz. No właśnie nie umiem tego, zastanawiam się nad tym. Czy mogę mieć oczekiwania względem swojego dziecka, bo na końcu jej zachowanie jest bardzo często obrazem mojej osoby, tego, jak starałem się ją wychowywać. Pytałem, jak to sformułujesz, nie względem mnie, w sensie w formie pytania, tylko jak powiesz o tym dziecku, bo jeżeli powiesz na zasadzie żądam od ciebie, żebyś było takie, jakie ja chcę, żebyś było, to pewnie nie będzie, tak? Bo się postawi okoniem. Ale jeżeli powiesz o swoim jakimś pragnieniu, fajnie by było, gdyby, to już brzmi troszkę inaczej, nie? Myślę, że chodzi o formę powiedzenia o tym. Że nie wymuszam na tobie swojej wizji ciebie, chociaż fajnie by było, gdybyś usłyszało to, jak ja bym cię widział jako rodzic, ale potem też trzeba niestety dać wolność, tak? Znaczy dzieci nie są naszymi stemplami, nie? To my nie robimy na nich swojego małego siebie, nie? Nie umiem grać na pianinie albo na fortepianie, ale zrobię wszystko, żeby moja córka albo syn się nauczyła. A ona chce kopać studnie w Sudanie na przykład, nie? I co teraz? No i trzeba się wycofać trochę z tej wizji. No albo kupić szpadel, łopatę i jechać z nim, tak? No to wiesz, to jeżeli mówisz o nastolatku, to chyba tak... Słuchajcie, no możecie to potraktować, że my prześmiewczo o tym rozmawiamy. Nie, ale moim zdaniem to jest bardzo ważny temat, bo to, że dostajemy dane z badań, to drugą rzeczą jest analiza, a kolejnym krokiem jest wprowadzenie tego w życie. No wyjście naprzeciw tym badaniom. Ja w ogóle te badania, wiem o czym, o tej ankiecie, która towarzyszyła. Tak. To jest ważna rzecz, że... To jest marzec 2023 o tym. Zgadza się. To są głosy dzieci, które wzięły udział w konkursie. Spłynęło 1845 głosów w ankiecie. To jest bardzo dobra próba statystyczna. I niektóre z tych głosów są takie, że czytasz jej tak, że ta dorosłość nam nie wyszła, nie? Tam jest dużo takich zarzutów, nie? Że dorośli nie mają czasu, że nie słuchają, nie mają w sobie wyrozumiałości, nie mają i tak dalej, nie? Ale potem sobie czytam je na zasadzie, nie, to nie są zarzuty, tylko
to są pragnienia, że dzieci chciałyby, żeby dorośli mieli więcej czasu, więcej uważności, więcej, wiesz, zrozumienia, to spróbujmy wyjść naprzeciw tym badaniom. Jeżeli mogę powiedzieć, nie wiem, czy nie zdradzę, ale trudno, najwyżej dostanę po głowie. W grudniu chcemy uruchomić cykl 10 podcastów, które są odpowiedzią na, tę ankietę. Czyli co zrobić, żeby mieć więcej czasu, więcej wyrozumiałości, więcej i tak dalej, i tak dalej. I to będą eksperci, którzy po prostu o tym opowiedzą. Jesteśmy świeżo po nagraniu, więc to będą świetne rozmowy. Stąd te emocje i taki delikatny, słuchajcie, uważajcie, poczekajcie na grudzień. No ale ja muszę wrócić twardo, twardo wylądować. Polityka, polityka, polityka i zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. Jako środowisko spodziewacie się czegoś ekstra, czy w ogóle czegokolwiek, bo ostatnio, bo to chyba jest lepsze. Czegokolwiek lepszego. No wszystko, co się wydarzy, moim zdaniem, będzie lepsze od tego, co było. No właśnie, wiesz, to jest tak, że z polityką to jak się dotknie, to zawsze się poruszy. Dlatego to jest na koniec. Jak będzie coś nie tak, to ja się zatrzymam. Bardzo dziękuję, miłego dnia życzymy i jedziemy dalej. Wiesz, co mi się wydaje, że po prostu... Trochę jest tak, że jak czasem jest źle, to co, każda zmiana będzie zmianą na lepsze. Wiesz co, czekam na te postępy. Znam niektóre z osób, które kandydowały na stanowisko rzecznika. Znaczy kandydują nadal, bo nie są przecież wybrane jeszcze, ale wiesz, dzieci potrzebują rzecznika. Rzecznik jest dla dzieci, a nie dla rodziców. I myślę, że to jest chyba najbardziej kluczowe, żeby dać dzieciom taką podmiotowość w tej dyskusji o ich prawach. Bo często jest tak, że o dzieciach rozmawiają dorośli, myśląc tak naprawdę o swoim komforcie. Mhm. Jeżeli rzecznikiem będzie osoba, która przede wszystkim będzie słuchać małych dzieci i myśleć o ich prawach, podmiotowości, podmiotowość to jest trudne słowo, nie? No. Dziecko to nie jest niepełne dorosły, czy jeszcze dorosły w trakcie czy człowiek w trakcie tworzenia, może nie dorosły, ale człowiek w trakcie tworzenia. To jest już człowiek, który ma pełne prawa, tak, jako osoba. Więc jeżeli rzecznik będzie w ten sposób o tym myślał, to ja myślę, że będziemy mogli odetchnąć. Chociażby tyle. To już coś. Drodzy Państwo, Marcin Perfuński, człowiek, który pokazuje nam, gdzie my popełniliśmy błędy i trzyma taką wielką tubę, a za tą tubą wychodzą dźwięki, narracje i opinie dzieciaków, które nam podpowiadają, w którą stronę powinniśmy iść. Zaprezentuj proszę raz jeszcze książkę. Okulary czasu. Słuchajcie, te okulary czasu, tylko jeszcze powiem, że są na samym końcu. Może teraz nie zdążę otworzyć, ale można je sobie po prostu wyciąć. Jak zauważyliście... Nie, gość mi tego nie zaproponował. O, tak to wygląda też. Można sobie wyciąć. 5 minut mogę wytrzymać? Tak. Właśnie, nie więcej, bo potem, wiesz, koniunkcja i tak dalej. Może się zdarzyć coś... Słuchaj, tak i tak już mam odjazd. Mogę ci je zostawić. Naprawdę? Tak. Bardzo ci dziękuję, Marcin. Znowu dajemy sobie kilka miesięcy. Ja cię gorąco zapraszam od razu. Zobaczymy, czy te 10 punktów się zmieniły. Zobaczymy, jaka reakcja na wasz podcast. Mhm. Na wasze podcasty. No i czy naprawdę idziemy w dobrym kierunku. I tu delikatnie, niestety, ale na sekundę do polityki będziemy musieli wrócić. Jasne. Oczywiście. Raz jeszcze. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dzięki.